Cześć, witajcie, Marcin z tej strony, ekipa Fundamentalni. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odebrać kolejnego airdropa od ekosystemu Cosmosis, jak dodać go do naszego portfela CAP oraz jak wysłać go na staking. Także zaczynamy. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest token RAV od RAVDAO. Na początek krótkie przypomnienie, kto kwalifikował się na tego airdropa i jakie czynności i jakie zasoby należało spełniać, aby go otrzymać. Atom token jest przyznawany osobom, które stake'owały Juno na swoich portfelach. Były dwa snapshoty 7 lutego oraz 15 kwietnia. Tak samo dla dostawców płynności na sieci Uniswap. Tutaj były snapshoty robione pomiędzy 7 lutego a 15 kwietnia. Tutaj mamy daty dokładnie wszystkich snapshotów, wszystkich migawek, które zostały wykonane. Pole płynności, które łapały się do tych snapshotów i do tego airdropa, to Juno Atom, Juno UST, Juno Osmo, Juno Neta. Tak samo dostawcy płynności na ekosystemie Osmosis zostali nagrodzeni. Tutaj dwie pule płynności, Juno Osmo, czyli pool 497, oraz Atom Juno, czyli pool 498. I podobnie migawki były robione dwa razy, 7 lutego oraz 15 kwietnia. Jeszcze informacja o tym, ile tokenów zostało przyznanych dla dostawców płynności na Uniswap, 100 milionów tokenów RAV, dla stakerów Juno 80 milionów, a dla dostawców płynności na ekosystemie Osmosis 20 tysięcy. Łącznie dystrybuowane jest 200 milionów tokenów RAV. Aby odebrać token RAV, należy wejść na stronę RAVDAO.zone. Oczywiście link znajdziecie pod opisem tego filmu. Kolejną czynnością, którą musimy wykonać, to oczywiście połączyć nasz portfel Kepl. Klikamy Connect Wallet, akceptujemy połączenie. Ja już tutaj wcześniej to zrobiłem, więc już widzę swój portfel na tej stronie. I żeby odebrać airdropa, klikamy zakładkę Airdrop, przenosi nas na stronę Airdrop RAVDAO Zone i scrollujemy na środek tej strony i mamy przycisk Connect Wallet to Claim. Po kliknięciu, po zaakceptowaniu wyświetli się Wam informacja, ile tokenów RAV otrzymaliście. Oczywiście ja już tutaj zrobiłem to wcześniej, więc już mam tutaj informację, że odebrałem swoje tokeny, ale osoby, które tego nie robiły, po kliknięciu dostaną informację, ile tokenów RAV otrzymały. Kolejnym krokiem, który należy wykonać, tu będzie informacja Claim Your Token. Tutaj uwaga do osób, które będą chciały odebrać. Potrzebujecie kilka Juno na swoim portfelu, aby opłacić fee transakcyjne odebrania tokenów RAV. Po dokonaniu tej czynności wracamy na stronę RAVDAO Zone i tutaj w zakładce Balance Your Tokens będziecie widzieli swoje tokeny RAV. Jeszcze jedna ważna informacja, należy dodać token RAV do swojego portfela CAP na sieci Juno. Jak to zrobić? Wchodzimy w nasz portfel, wybieramy sieć Juno, trzy kreseczki i tutaj mamy coś taki przycisk jak Add Token i wklejamy adres kontraktu tokena RAV. Oczywiście adres znajdziecie w opisie tego filmu. Dajecie, ja go sobie nawet też tu skopiuję, żeby Wam pokazać. Powtórzmy jeszcze raz te czynności. Juno, trzy kreseczki, add token. Wklejamy adres kontraktu i widzimy, tutaj już nam pojawia się z automatu nazwa RAV, symbol RAV i dajemy submit. Po kliknięciu widzimy swoje tokeny RAV. Ta ilość zgadza się z tym, co mamy tutaj na stronie RAVDAO Zone. I kolejnym, ostatnim krokiem, który na ten moment możemy zrobić, to zastejkować nasze tokeny RAV. Jest to bardzo proste, wybieramy zarządzanie naszym tokenem, manage. Wybieramy ilość, którą chcemy zastejkować, to tutaj do pełna sobie dam 30 tokenów. I po prostu klikamy stake
i potwierdzamy naszą transakcję na portfelu. I widzimy, że stejkujemy 30%. Ja stejkuję 30 tokenów RAW. Na ten moment jeszcze nie jest znany procent, na jaki stejkujemy te tokeny. To ma się wyjaśnić w przyszłym tygodniu. Jest jeszcze jedna zakładka Vault. Tutaj 24 godziny po zrzucie tokenów RAW, po zrzucie airdropa pojawią się głosowania. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w głosowaniu tutaj. Jest to o tyle istotne, że głosy i decyzje, które my podejmiemy, będą miały wpływ na rozwój tej sieci. To tyle, jeśli chodzi o odebranie tokenu RAW. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, oczywiście daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Fundamentalni, abyśmy się mogli bardziej rozwijać. Napisz komentarz, ile tokenów RAW Ty otrzymałeś w tym airdropie. I do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!